Cześć! Zapraszam Was na kolejną serię testów, bo jak się pewnie przekonaliście, ja bardzo lubię na moim kanale różne rzeczy testować. Także nowa seria testów, tym razem postu warzywno-owocowego i tygodniowe vlogi. Zapraszam! Moi drodzy, od 1 czerwca postanowiłam przejść na post dr Dąbrowskiej, inaczej nazywany głodówką leczniczą, postem warzywno-owocowym, a niektórzy też mówią na niego post Daniela. Post ten jest głównie w celach oczyszczających przeprowadzany. O oczyszczaniu już mówiłam dość sporo, także zapraszam tutaj. Natomiast jeśli chodzi o post dr Dąbrowskiej, to robię go trochę dla Was, a trochę dla siebie. Dla siebie, bo mam większą wtedy motywację, żeby na nim wytrwać. A dlaczego dla Was? Bo myślę, że temat, szczególnie teraz właśnie na wiosnę, to jest idealny moment na zastanowienie się, czy przypadkiem tego rodzaju oczyszczenia organizmu nam się nie przyda. A druga sprawa, wiele osób, z którymi rozmawiam, boi się tego postu. Jak to przez 6 tygodni mam jeść tylko warzywa i jabłka, cytryny, ewentualnie grejpfruta? Więc tutaj ten strach chciałabym Wam poprzez moje vlogi pokazać, czy ja się będę bała, czy nie, to zobaczymy, to się wszystko okaże. Ja też robię ten post po raz pierwszy na sobie. A druga sprawa jest taka, że też trafiają do mnie pacjenci, którzy taki post sobie zrobili, ale nie do końca zrobili go dobrze. A różne mogą być tego skutki, na przykład efekt jojo. O tym możecie też przeczytać na moim blogu. I też odsyłam Was serdecznie, już mi ktoś napisał, że bardzo dobry tekst, także nie ma za co, przeczytajcie. W skrócie, jeżeli ktoś nie wie, na czym polega post Dąbrowskiej, jemy warzywa z wykluczeniem warzyw skrobiowych typu ziemniaki, słodkie ziemniaki też odpadają, i też nie jemy strączków. I generalnie to tak z grubsza warzywa, może być jabłko i cytrusy. I tyle. Nie dodajemy do tego żadnego tłuszczu, już nie mówiąc tutaj o żadnych produktach odzwierzęcych. Chodzi o to, żeby po prostu nasz organizm z odżywiania zewnętrznego przestawił się na wewnętrzne, wewnątrzkomórkowe. Bo jeżeli jemy tylko warzywa, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zjeść więcej niż 700-800 kalorii, więc ta podaż z zewnątrz jest niedostateczna i nasz organizm zaczyna sobie zjadać to, czego tak naprawdę nie potrzebuje, czyli tak się czyści. Komórki stają się bardziej efektywne, lepiej pracują nasze mitochondria, powinniśmy to odczuć mając więcej energii, zobaczymy jak to u mnie będzie. I to tak w skrócie. A resztę powiem Wam przy następnej okazji. Stefan, fajnie? Kiedy będzie fajnie? Timi! Stefek jedzie! Jak zaczynać post Dąbrowskiej, to z przytupem. Właśnie przyjechałam do gospodarstwa rolnego, które mieści się na warszawskiej Białołęce. Jestem tu po raz pierwszy, niedawno znajoma mi o nich powiedziała, nie wiedziałam wcześniej, cóż, człowiek uczy się całe życie, mieszkam tu już 2 lata. I bardzo ładnie tu napisali, słuchajcie, że od lat 80. już prowadzą gospodarstwo. Priorytet to smak i prozdrowotność. Uprawiają warzywa przede wszystkim gatunki mało znane lub zapomniane. Także zobaczymy. Chcę upolować kwiaty cukinii. Ciekawe, czy mi się to uda. No więc zapraszam, idziemy. No powiem Wam, rewelacja. Mam całą po prostu torbę zielonych rzeczy za niecałe 40 zł, łącznie z kwiatami cukinii, endywia, cuda, więc po prostu już się nie mogę doczekać mojej diety dzisiejszej i postu dr Dąbrowskiej na samych warzywach, bo jest co jeść. A gospodarstwo świetne, ludzie świetni, polecam. Słuchajcie, kupiłam na przykład koperek, to wszystko ma taki zapach, aromat, że już się nie mogę doczekać z zupy koperkowej. Niestety będzie bez ziemniaków, no ale będziemy kombinować. To jest
tak ostre, nie wiem, które to już z tych zielonych, ale po prostu wszystko ma tak intensywny smak, jest ekstra. Nie trzeba ostrej papryczki. No i nawet mi się trafiło troszeczkę trawy. Także wszystko jest super ekstra naturalne. Szacun. Cześć! Dzisiaj trzeci dzień diety dr Dąbrowskiej. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, bo jestem z Mateuszem. Cześć! Na szkoleniu Live Life Now jako babę Bączka. I powiem wam, że powinnam teraz mieć ból głowy, tak zakładałam. I generalnie być ciągle głodna, bo przy diecie takiej postnej zazwyczaj przez kilka pierwszych dni, do pięciu nawet, czujemy ten głód. Ale tak nie jest. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że może to dlatego pewnie część z was wie, byłam na ketoadaptacji przez okres miesiąca, więc wtedy też, gdy zaczynają nam się wytwarzać ciała ketonowe, organizm się przestawia na troszkę inne spalanie energii z tłuszczu, a nie z glukozy, to ten głód nie czujemy go tak bardzo. Potem z tej ketozy wyszłam, ale jednak jakieś chyba nawyki, jeśli chodzi o moje ciało, zostały, bo naprawdę nie jestem głodna, także czuję się dobrze. Jest tutaj na szkoleniu dużo emocji, nie ma ci? Więc generalnie wszystko super. Ja właśnie na drugie śniadanie jem jabłko, a potem wam pewnie jeszcze pokażę. Tak, mogę jabłko. A potem wam pewnie jeszcze pokażę. Mam też obiad na wynos, więc lunchbox będzie. Do zobaczenia. Moi drodzy, generalnie jest tyle emocji na tym szkoleniu. Zostałam wywołana i już zadeklarowałam się, że będę mówiła o zdrowiu do ludzi, do wielu ludzi i zostanę mówcą. Także naprawdę dużo się dzieje, więc jarmuż nawet mi smakuje bardzo, chociaż nie przypadam, ale mi posmakował, bo wszystko jest z tego gospodarstwa Majler, więc pyszne. Mam też kalarepkę, cukinię, nie miałam za bardzo czasu się jakoś specjalnie przygotować, więc po prostu pokroiłam i zjadłam. Mati też ja, albo nie pokażę co, bo to się nie nadaje na post warzywny, bo jest mięso. Nie ma. Kaszanka. To jest mięso. Nie wiedziałem, dla mnie mięso. Nie. Hit na szkoleniu Kuba, czyli Jakub Bebączek, mówił o swojej historii z postem dr Dąbrowskiej, więc jak widzicie, nawet taki człowiek jak on ten post robił i opowiadał właśnie o tym, że był na wyjeździe. Oczywiście uśmialiśmy się wszyscy strasznie, bo jak Kuba coś opowie, to po prostu kabaret. Ale to mniejsza z tym, jak pójdziecie na Live Life Now, to wam może opowie. Ale dlaczego o tym mówię? Bo bardzo wam polecam takie wyjazdy. Jeżeli ktoś chce przejść na post dr Dąbrowskiej, bo tutaj ważne jest nie tylko jedzenie i ta głodówka, ale też odpoczynek, regeneracja, pozbycie się stresu. Więc takie wyjazdy są organizowane i wtedy rzeczywiście jesteście pod opieką. Dostajecie soczki na śniadanie, obiad, kolację, no nie tylko. I rzeczywiście najłatwiej jest po prostu podczas takiego wyjazdu wytrwać. Hej, czas na małe podsumowanie po weekendzie. Tak jak wiecie, nie czuję praktycznie głodu. Jeśli chodzi o samopoczucie, to też jest naprawdę dobrze. Jedyne co, to w sobotę bolała mnie głowa dość mocno. Ale nie wiem, czy to pewnie i ten post, bo tak, bo to się często objawia, ale z drugiej strony też bardzo dużo emocji, bardzo dużo pracy podczas szkoleń, więc wzięłam, przyznaję się, tabletkę przeciwbólową, bo w niedzielę rano miałam wywiad i znowu szkolenia, więc musiałam być na pełnym gazie. Mój dzisiejszy lunchbox jest mega kolorowy, w ogóle przez to, że dużo się dzieje, to nie bardzo mam czas na ogarnianie jakieś szczególne jedzenia, a z drugiej strony tak bardzo mi smakują te warzywa, które kupuję teraz w tym gospodarstwie rolnym, że po prostu głównie jem albo same te warzywa, albo surówki, sałatki, no i niewiele więcej, ale mi to pasuje, dużo witamin na pewno wtedy jest, więc jest okej, nie narzekam. Co to jest? Truskawki. No to czas na podsumowanie pierwszego tygodnia postu dr Dąbrowskiej. Jak widzicie, żyję.
mam się całkiem nieźle. Więc tak, można przeżyć na samych warzywach przez tydzień. Czuję się bardzo dobrze, mam dużo energii. Jeśli chodzi o wagę, bo to może niektórych zainteresuje, chociaż przypominam, to nie jest dieta odchudzająca. No ale jednak zeszło mi 2 kg, 2,5 kg w tydzień. Więc tak rozsądnie, na pewno też sporo wody. Obwody też trochę się zmniejszyły, bo ja cały czas po operacji jeszcze nie doszłam do mojej formy. I co? Aha, do kawy. Jeżeli by to kogoś interesowało, to mnie za bardzo nie ciągnie. Chociaż ostatnio wieczorem, już koło godziny 21, to jestem taka dość zmęczona. No ale też wstaję wcześniej. No dobrze, moi drodzy, to ja zaczynam kolejny tydzień oczyszczania. Wam życzę miłego weekendu i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, cześć! Nie wiem, czy wiecie, ale na Dąbrowskiej można jeść frytki, ale tylko te warzywa. It's okay.